wzbudziła się z nostalgii i z miłości do muzyki. I to bynajmniej nie do muzyki fado, tylko do muzyki luzofońskiej, czyli tej związanej z kręgiem kultury języka portugalskiego, czyli do muzyki do bossanowy z Brazylii, do sęby z Angolii. Przede wszystkim do tych wszystkich zmysłowych, cudownych, seksownych rytmów z Cabo Verde. To był taki moment, kiedy ja miałem w telewizji, Państwo tego nie mogą pamiętać, bo to było dawno, krótko, ale za to bardzo późno. Miałem takie programy, które nazywały się Około Północy i w związku z tym były prezentowane o 3 nad ranem. I potem zawsze wszyscy mieli pretensje, że one mają słabą oglądalność. No więc co zrobić? Po roku one zeszły, ale ja czułem się wtedy jakoś w obowiązku, żeby w tym programie pokazać jak największe spektrum muzyki. Pamiętam, że wtedy po raz pierwszy kupiłem sobie DVD Malizy, a także taki film Fado Capital o Lizbonie. I włączyłem te filmy, jakieś ich fragmenty zaprezentowałem, omówiłem, nie będąc nigdy wcześniej w Portugalii. I nawet specjalnie mi przy Malizie serce nie drgnęło. Ona zresztą taka jakaś pulchna była na tym pierwszym koncercie, nie wiedzieć trzeba. Teraz do odmiany już jej w ogóle nie ma. Ale nie o tym, tylko o tym, że w tym filmie Fado Capital były takie fragmenty archiwalne i na jednym z nich usłyszałem głos, który udało mi się zidentyfikować jako Alfredo Marceneiro. I był to głos tak przejmujący, tak delikatny, ciepły, czuły, jakiś zwiewny, a zarazem powodujący, że człowiek się we wnętrzu kompletnie rozpada. Że postanowiłem ten temat drążyć. Tak się akurat złożyło, że wtedy Maliza przyjechała do Polski. Myślę sobie, okej, no to już pulchna, nie pulchna, pójdę. No i zakochałem się na zawód. I to przyznaję, że było też poza merytoryczne, że muzyka muzyką, owszem, wszystko fajnie, ale bez przesady. Jednakże, że dziewczyna jest po prostu nie w tej ziemi. I spotkałem ją potem w Szczecinie. Zostałem poproszony już jako promotor muzyki Fado, raczkujący. Zostałem poproszony, żebym ten koncert jej poprowadził, w związku z tym spotkaliśmy się i ona powiedziała mi, słuchaj, no jak to jest możliwe, że ty się zajmujesz muzyką luzofońską, że w ogóle dotykasz tematu Fado, a nigdy nie byłeś w Lizbonie. Powinieneś pojechać, bo to jest najpiękniejsze miasto na ziemi. Przy sobie to zaskakujące, bo nie spotkałem jeszcze nikogo, kto żyłby i mieszkał i w ogóle wychowywał się w danym mieście i mówił o nim, że